Dzień dobry, witam serdecznie, jestem Panku, za to jest Horizon Zero Dawn. Dzisiaj myślę, że rzucimy się trochę w wir zadań pobocznych. Ja bym sobie chciał tylko odblokować wszystkich wyspecjalizowanych handlarzy, żeby zobaczyć, co tam mogą mieć w ofercie ciekawego i czy na czym się skupiać. No i chciałbym też zobaczyć, jak bardzo ceny spadły po zmianie poziomu trudności. Z tobą już gadałem. Tu niby powinien ktoś być. O! No i może jakieś zakupy, coś ten. Byśmy sobie spróbowali ugrać. Jest tu zwykły handlarz obok, więc zobaczymy. No i czy w tym mieście jest coś potężniejszego? Jakie okularki fajne. Anora, which might be bad. Do you fear the ruins of the old ones like many in your tribe? No. Although some can be. Kurde, dziwne są tu ściny w tym mieście. In your travels, have you found strange vessels? No widziałem jakieś naczynia, widziałem, zdaje się. They consist of a hollow cylinder with a crescent handle affixed at both ends. Spoko, spoko, znajdziemy. Bring me these vessels in sets of four. I will gladly trade what I have for them. Yes, yes, trade quickly. I have work to do. Skrzynia nagrody. No właśnie, mam jedno. Nie, dwa. O, to nawet nieźle. Nagroda od badacza. Dobra, to ja myślałem, że po prostu te rzeczy się znajduje. Jak będę miał jakiś set, to mogę sprzedać byle komu. A to są, widzę, specjalni handlarze od takich rzeczy. No w sumie racja, nawet tu tego nie mam do sprzedaży nigdzie. Dobra, okej. Okay. Spoko. Czyli to są ludzie, którym po prostu można spylić znajdźki. A tu jest zwykły handlarz. No właśnie, i czy ty jest tu coś nowego, co by mnie interesowało? Nie. Rzeczy cienia to są. Nie wiem, chyba któryś z tych poprzednich grzechotnika nie miał. Skóra dzika, skóra lisa i bardzo niewiele. Kurde, mega mocno te ceny spadły. Łuk myśliwski, albo łuk bojowy, nie pamiętam który. O, ten jaki jest. Nie, ten, łuk wyborowy. On kosztował chyba 3600 mniej więcej. No to kurde, to jest mega przebitka na tym najwyższym poziomie trudności. Ja nie doczytałem, że tam ceny są wyższe. Łuk bojowy. Dobra, co my tu mamy? Bo żeby się zaraz nie okazało, że mnie stać na absolutnie wszystko. Huko proca cienia, ua. A jest jeszcze proca cienia. Aha, a proca i huko proca to też są dwie różne rzeczy, tak? No na to wygląda, dobra. No kurde, wszystko bym chciał. Bo wszystko ma bardzo dużo efektów. To mnie tylko zastanawia. Jaki jest sens brania tego, skoro staty są chyba te same. 150 do ściągania pancerza, jeśli dobrze rozumiem. 150, no dokładnie to samo z tą różnicą, że ten ma 3 miejsca na modyfikację. Także spoko. No, tu mamy podstawowy łuk. Strzały ogniste i jeszcze jakieś, nie wiem, czy jakieś bardziej może precyzyjne albo coś takiego. Odpowiednie na krótki i średni dystans, ogniste strzały mogą podpalić kanistry i plecaki, można modyfikować. No widać, że większy dymycz jest po prostu tych strzał. Łuk bojowy strzela pociskami z efektami od żywiołów. Niewielkie obrażenia, ale podatności. Cenna przewaga w trakcie walki. No właśnie, porażenie, zamrożenie i trucizna chyba, jeśli dobrze rozumiem. Łuk o dużej celności, niskiej szybkostrzelności, dystans, precyzja strzały jest kluczowa, można modyfikować. To mnie zastanawia ten ostatni typ obrażeń, jakie to są. No i taki grzechotnik, który też daje porażenie i zamrożenie, też by był dobrą rzeczą. Skóra dzika, skóra lisa, przecież to jest serce piłozęba do zrobienia. Serce lancroga do zrobienia. No te skóry to jest w ogóle śmiech na sali. Serce bysiora, no to już gorzej, ale powiedzmy, że do zrobienia. Potykać czy nie, serce złomiarza, to już mam. Serce czujki, proszę was, bezproblemowo. Kryształowy oplot, to nie mam pojęcia skąd to dorwać. Serce kłapaka też mam, czyli teoretycznie jakbym sobie poświęcił chwilkę czasu dosłownie na nafarmienie jeszcze pieniędzy i materiałów, to ja mógłbym być tak wyposażony, że cytując klasyka, ja pierdolę.
jeszcze to na przykład. Za tysiaka i serce. Okej, krabołas. No ho, ho. Ale teraz może na niższym poziomie trudności, ale nadal wysokim, może bym się bardziej zdecydował jednak na ten. Na dymacz. Na, aha, to dobra. Na to. Żeby być bardziej stealth. Zobaczymy, zobaczymy jak mi pójdzie rozgrywka na tym niższym poziomie. Ale no i ja pierdzielę te ceny, to jest... Chryste, panie! Wiecie, wyższe ceny, no to, nie wiem... Stówkę, dwie stówki, ale nie, kurwa, czterokrotnie! Dobra. Naczynia do kolekcji, skrzynie znaleziska i tu mamy jeszcze fragmenty maszyn. Chyba z tym nie gadałem. On mi się po prostu odblokował. O, ale czy to by znaczyło, że on będzie kupował ode mnie rzeczy z maszyn drożej? Czy może, że konkretne rzeczy będzie szukał? Zobaczymy, no bo moje farmienie pieniędzy w tej grze polega na tym, że ja sobie zabijam żuwacze. I żuwacze mają chyba cztery pojemniki na plecach i właśnie te pojemniki są cenne. Bo ich się zdobywa dużo z takiego małego stada i one są w całkiem spoko cenie. Soczewka bieguna. Aha, mogę od niego kupować takie rzeczy po prostu. Jakby mi gdzieś brakowało, na przykład serce na dymacza, jakby mi się nie chciało... O, albo bysiora, jakby mi się nie chciało walczyć z bysiorem, no to... To mam. Serce niszczyciela, o Jezus, proszę mi tu nie spoilować. Odkup? Przecież ja jej nic nie sprzedawałem. Chyba, że to mój ostatni ten, moja ostatnia transakcja z jakimkolwiek kupcem tu jest, nie wiem. No, ale czy on jakoś drożej to sprzedaje? Nie wiem, czy mam płomień. Razy cztery. Czy moje ceny też są były niższe na wyższym poziomie trudności? Bo to kosztowało dwa chyba okruchy metalu. Bo to jest właśnie to zżuwacza, co się zbiera w potężnych ilościach. I to się potem sprzedaje. To jest warte cztery. Ja to sprzedawałem za dwa. No to ładne przebitki, ładne. Dobra, i ostatni? Też chyba jakaś znajdźka, co? Handlarz z rzadkim towarem? Aha, nie powiem mi, co to jest. You were an outlander, no? An adventurer. I used to be one myself. A, no wiadomo, strzała w kolano. Wszyscy wiemy, jak to wygląda. Speaking of which, I wonder if you've come across a very special kind of flower. Kwiaty z metalu, tak, znalazłem, no? Metal, like a machine. Other blossoms grow around them in amazing patterns. These gleaming beauties are very much in demand among my clients. If you bring me some, I have valuables to trade for them. Dobra, zobaczymy tylko, co ma ciekawego i spadamy. Bierzemy kościory poboczne i robimy kościory poboczne. Aha, niewiele, zobaczymy. Przedmioty specjalne, mapy już mam. Te mapy też były chyba turbo droższe na wyższym poziomie. Jaki skam, no nie wierzę. Ale nie, fajnie. Mimo wszystko ten najwyższy poziom trudności rzeczywiście wyzwanie stanowi ogromne. No dobra, to co? Zaznaczymy sobie tego questa, którego ja tu mogę już oddać. I pozbieramy kolejne. I dzisiaj sobie właśnie, jak mamy już tak ogromne mia... Ojo, kataferna ładna. You mean these? Very well then. Congratulations and welcome. Our members reap rewards and adventure and... Dobra, to jest ten typ, z którym miałem pogadać. Am I a member now? No, you're only a fledgling. To jest odnośnie terenów łowieckich. To join and become a thrush, you need a senior member called a hawk to sponsor you. So I need to find a hawk. Hawk tua? But a hawk can only sponsor one hunter at a time, and I'm afraid most of them already have one. I've overcome worse odds. Where do I start? Upstairs. Present yourself to the Sun Hawk Assis, our leader, who should introduce you to a hawk. I hope it's worth it. What do you mean? You'll see. I kolejny turbo rozbudowany quest. Co tu wisi pod tym? Co to jest za bestia? To jest ten grzmoto coś tam? Chyba tak. Ogromne to.
No dobra, tam coś do skanowania widzę. I kwestiorki, możemy pogadać? By the sun, King Avad's edict really is taking effect. Never thought I'd see a Nora here and a woman at that. So, you have marks for me? What do you mean? From the hunting grounds. Oh, right, you're new here. What edict? King Avad insisted that the Hunter's Lodge had to welcome everyone. Man, woman, outlander, regardless of tribe. Ursa, captain of the Vanguard, came in and delivered that news personally. You should have been there. It was glorious. But I figured they would sweep it under the rug and say no woman or outlander qualified. Yet here you are. Are you a member? Me? No. Karja don't exactly encourage their daughters to run around hunting machines. But all the changes in Meridian have been good to me. I don't think the Oseram know how to sell to us Karja. The trader I worked for last couldn't sell flowers to a bee. He was too plain hammered, as they like to say. This is a much better job. I figure I'll be able to open my own shop soon enough. What do you want with my marks? You hunters and your badges. I'm not gonna take them. I'm going to give you a weapon that sets you apart. Move dalej. Yeah, I thought that'd get your attention. If you earn marks in all three trials at each of the five hunting grounds, come to me. I can give you up to three weapons, one for 15 half-suns, one for 15 full-suns, and one you'll love for all blazing suns. Okej, czyli zajebiste fanty za perfekcyjne zrobienie wszystkich terenów łowieckich. Got it. If you get the same mark from all the hunting ground trials, I can give you a hunter's lodge weapon. Show me what marks you've earned, and we'll see if you qualify for one of these special weapons I have for you. No, na razie mam jedną zrobioną. No problem. Once you have marks from all 15 trials, you'll be able to get the next Hunter's Lodge weapon from me. W sensie 1,3 mam zrobione chyba. Tak mi się wydaje, bo zrobiłem jeszcze jedno wyzwanie z innego, a pozostałe były przegwizdane do zrobienia. Dobra, tu gdzieś niby miałem coś jeszcze do zeskanowania. Przynajmniej tak mówi mapa, skrzynia z zapasami, znaczy nie mapa, tylko kompas. To może gdzieś coś wyżej jest po prostu. Dobra, po co mam tu wejść? Aha, pomówić z tym. No dobra, no to zobaczmy, o co chodzi w tej loży łowców. O, tu coś jest. Zwój pergamin. Łowy na czarnoroga, okej. Wow! Excuse us. The machine rider graces us with her presence. You're a Nora, are you not? A fighter from the savage lands. The sacred land, but yes. I fought for everything I got. Huh. Tell me, do the Nora often wander into other people's homes and do whatever they like? Of course not. But that is what you're doing, right now. Stinking up our lodge, pestering your betters. You're hardly my better. Legan said I had to meet you to become a member. That would be true if there were any chance of you becoming a member. But you're a savage, and no savage will rise in the ranks of the Hunter's Lodge while I am the Sun Hawk. Now be gone. No. I was led to believe there are rules here. If they count for nothing, then even your position is meaningless. So quit blustering and tell me, is there a hawk who is free to sponsor me? Very well. Talana is free. Wouldn't that be fitting? Trash sponsoring trash. Now get out of my sight. Takie macie tu kółeczko lizania się po jajkach, tak? Ja nie wiem, czy ja chcę tutaj należeć, proszę państwa. O, ja tu jestem najlepszy, ja to rozkazuję i w ogóle bardzo fajnie mi, bo ogólnie to gnębili mnie w szkole i teraz się bardzo cieszę, że ja mogę pognębić innych i... A, ty, no hej! You're Talana? Asis said you were a hawk without a fledgling to sponsor. Or are you trying to drive me off too? To są nagłe zmiany oświetlenia. I'll bet you have. But you're wrong. It's not okay. Especially not today. O Jezus. What happened today? One of our own just died fighting Redmaw. You'll never face a more dangerous Thunderjaw. Cuts through trees, rocks. A, czy nie dość, że gromoszczęk, to jeszcze jakiś specjalny. Super.
Assis, what's his story? He's the Sunhawk of the Lodge. The highest ranking asshole. Sorry, member. Dobra, czyli podzielamy zdanie na jego temat. Behemoths. Behemoty, chcę zobaczyć Behemota. As have I. Even brought down two Stormbirds. But he's a hawk who brought in the trophies first. That's how it works. Whichever hawk defeats the greatest machine first becomes the Sunhawk. Dobra, to pokaż największą i jedziemy. Is there any actual hunting in this lodge? So far it's been all talk. Yes, of course. You fight a machine, then bring its trophy to Assis, the Sunhawk. Then no one can deny you brought it down. How does one become a hawk? When a hawk dies, his thrush is promoted in his place, no matter how anyone feels about it. Who is this Legan, the man at the door? Legan? He's a hawk. He had an impressive run in his day, but he doesn't fight anymore. He supports the lodge in other ways. Unlike the other hawks, who hoard all the best kills and drink the bar dry. Kurde, widzę jakieś ścinki na OBS-ie. Kodowanie przeciążone, and shit. Trochę mi się to nie podoba. Kom zimny. Then speak to them in their language. Kill three sawtooths, two ravagers and a stalker. Deliver their trophies to the sea. That should shut them all up. So if I do that, you'll sponsor me. I'll consider it. Just to make a sea spoil. I jak to tu wygląda? Aha, zdobądź trofeum nękacza. Nękacz to jest ten, co się chowa, nie? W sensie, bo kamufluje. Piłoząb, no powiedzmy, że okej. Okay. Aha, tu też piłoząb. Ale coś tam jeszcze było. Niszczyciel. I tu też niszczyciel. No dobra, dobra. Tu jeszcze mam jakieś kościora, miasto słońca, znajdziolina. Aha, no dobra, dobra. Dużo tych znaczników, strasznie. Kurde. To chyba tylko podczas dialogów mam te przeciążenia, mi się wydaje, bo tu ogólnie gra trochę zgrzyta. No dużo się tu dzieje, to fakt, i wygląda to też genialnie, więc podejrzewam, że no tu będzie problem. I po prostu jak gra zgrzytnie, to OBS też mi zgrzytnie, bo ogólnie widzę, że jest wszystko okej. Okay. No, mam nadzieję, że jest okej. Okay. Jak nie, to dwa odcinki pójdą się jebać, no ale dobra, trudno. Okej, tu mamy... Dobra, ja bym sobie odznaczył to, co ja mam teraz zaznaczone. Mogę to po prostu wyrzucić sobie. Gdzie to będą tereny łowieckie? Z każdej strefy? Jako co to będzie? Łowy dla loży. Odznacz mi to, bo mnie to będzie denerwować. O, nie chcę mieć nic zaznaczone. Tylko te questy poboczne chcę sobie pozbierać. No a potem się nimi zająć, moi drodzy. Oho, jak to masz propozycję, kolego? Name's Vilgund. Did you come to the city looking for work? Oh, good shards. Enough to buy garb more becoming of your... Okay, stop there, if you want me to hear you out. I only meant a well-molded woman such as you. I heard an interesting rumor about a Banuk camp. Tame machines, the rumor said. So I hired men to investigate. Just investigate, that's all. Those Banuk are canny, too canny. I paid up front. Well, half up front. I've had no word back. So now you're hiring someone to find the last men you hired. They're a sunk cost. This rumor's worth more to me. So is there any more to the rumor about this camp? The last bunch just wanted to know about the reward. Hey, you're a smart one. This camp isn't even big enough for a name up where the snow won't thaw. They say the Banuk there live alongside machines. Peaceful as you like. Keep them, use them, sing to them. If it's true, if we learn how to do it, trzeba poczytać, jak to zniwelować. When you say valuable, you mean they'd pay you for it. Girl, I'm not made of straw. What can you tell me about the Banuk? The Banuk women, snow witches all. Cold eyes, cold...
They choose to live up there in Ban-Ur, in the ice. Trying to have a conversation, it's like chipping them out of the stuff. They prefer machines for company. That's why I'm putting my shards on this rumor. Then they might not want outsiders to know about this place. Their mystic act. No care for possessions, for luxuries. Pile of slag. Those people bargain harder than the winter frost. If I did look into your rumor... You won't need to climb up the shoulders of the world for it. It's on the edge of Banuk land, beneath the anvil of the moon. And you look like you know your way around the savage east. The east. If it's true they walk among machines without fear in this camp, well, you can't miss that, can you? Payment on return. Ja mówię, że połowa z góry. Dobra. Chwila spokoju. Czy co? Trzeba wrócić na nasze ziemię? A nie, to nie nasze ziemie. To nasze północne ziemie. Dobra, ja myślę, że starczy już gadania na dzisiaj. Ja bym chciał zobaczyć, co to jest to. Więc... O, nie mam pakietów szybkiej podróży? To kurna pa. Daj no ze 3. I lecimy. Chcę zobaczyć, co to jest za znacznik i zaraz może zrobimy jakiegoś kwestiora pobocznego. Może na coś popolujemy sobie, zobaczymy jak pójdzie właśnie polowanie na tym nie najwyższym poziomie trudności. Jak nam to pójdzie? Kurde, bardzo możliwe, że jak ja sobie teraz... A, bo to jest... To jest dom Rosta. Mogiła Rosta, okej. Fajnie, że mamy to zaznaczone na mapie. Rost, I'm sorry I didn't come sooner. When you said goodbye, I told you I'd find you. Track you down. Well, looks like you did it after all. Went somewhere I can't follow. I should have known you'd be watching. At the proving. Looking out for me. There for me when no one else was. Like always. One last time. Thank you, Rost. I won't waste what you've given me. I promise. I'll make you proud. I've been trying to puzzle it out, but nothing makes sense. The killers came after me because I looked like this... a woman. Older, with short hair. But why? And what's the connection? If she's my mother, then... She didn't look Nora, but if she lives inside the mountain, how could the killers know about her? The more I learn, the less I understand. I need to track down Olin, an outsider. He was at the festival the night before the proving. Somehow, the killers saw me through his focus. And he knew it. He could have warned me. But the killers, they've got his family. Even so, he's responsible for everyone's deaths. For yours. When I find him, well, he's gonna tell me everything he knows. And he's gonna pay. The killers from the proving, they aren't gonna hurt anyone anymore. I tracked them to Devil's Grief. There was a battle, and we won. Varl, he made an impression. Has some mother issues, but I like him. It's time to find Olin. I'll try to visit before too long.
Dobra, czyli taka miejscówka, gdzie możemy streszczać fabułę. Można by to tak nazwać. No dobrze, dobrze, dobrze. No to co? No czymś by się wypadało zająć, prawda? Co my tu mamy? Spotkaj się w Czerwonej Przełęczy i znajdź Olina. Okej. Poboczne. Coś tak w miarę blisko? Oręż Loży. Zdobądź wszystkie półsłonie. Aha, no to nie. To nie jest absolutnie blisko. Łowy dla Loży. No właśnie, czy to mi pokaże te bestie, które są bliżej? No nie, no bo na przykład co my tu mamy? Piłozęby można było spotkać na przykład tutaj, w tej okolicy. To raczej chyba nie ma znaczenia, którego piłozęba skąd załatwię, nie? Dobra, to przenieśmy się to i spróbujmy sobie na takiego piłozęba zapolować na niższym poziomie trudności, zaznaczam. Nadal wysokim, no ale jednak niższym. Chyba, że pomyliłem miejscówki, ale tam powinna być... Chyba pomyliłem miejscówki. No, o to mi chodziło, ale dobra, no to już sobie tam podejdę ten kawałek. Czy podjadę? Nie, podejdę. Dobra, no nie mam w ogóle amunicji. Dobra, teraz można się bawić. No i tam jest piłozęb na przykład. Więc możemy spróbować go dziabnąć. Tam są złomiarze. No i chyba już te maszyny nie mają aż takiego zasięgu wykrywania, mnie mi się wydaje, bo ta czujka już spokojnie powinna mnie wcześniej wykrywać. Teraz biegnę jej prawie przed twarzą i nic. Dobra, tu się schowamy, jestem schowany. Korpus, podatność na ogień i kanister z płomieniem, też podatność na ogień. Nie chciałem skakać. Czy on tu ma towarzysza? No nie ma tu towarzysza. Więc można by go tutaj spróbować podziałać, tylko tak, ekwipunek, potykacz bym wolał tu na górę. I zrobimy sobie wybuchacza. Powiedzmy, że tu. Chyba nie trafiłem, gdzie chciałem. Trafiłem mu w łokieć. Ale dobra. Nie widzi. Tu się zaraz wybuchnie. Dobrze. Nadal nie widzi, ale ja też nie widzę jego kanistra. Jest tam, ale nie mam nic przeszywającego na tyle, żeby mu przeszło przez korpus i dziabło go tam w brzuszek. Czy on jest jakoś bardziej schowany niż normalnie? Nie wiem. Dobra, musiałem zrobić coś takiego. A nic, musimy zacząć po prostu. Aj! Dobra, uwaga na czujki! Uwaga na czujki! Wow, 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 wow! On już się odpłonął, myślałem, że trochę dłużej mu to zajmie. Aj! Dobra. Dobra, myślę, że jego mamy z głowy. Wow! Ty czujko! Czujko, chujko! No nie chcę nic mówić, ale... To jest dużo prościej.
Chyba jest turbo dużo prościej. Dobra, co tam? Trofeła Piłozęba. Jest tutaj trofeum? Trofeum Piłozęba. No i proszę bardzo. No to co? Dwa się tutaj lubiły kręcić Piłozęby, ale tu widzę, że czujki. Chyba, że lubiły się kręcić tutaj dwa Piłozęby, bo byłem na wyższym poziomie trudności. Teraz będę wszystko zganiał na ten wyższy poziom trudności. No ale no nie powiecie, że jest turbo łatwiej, no. Znaczy, no wy tego może aż tak nie odczuwacie, ale ja odczuwam aż za bardzo. A jeszcze chcę sprawdzić... Chryste panie, no czujka na one-shota. Słaby punkt. Toż to było nie do pomyślenia wcześniej. I jeden silny cios ją ogłusza i ją po prostu dobijam. No bajka, no ludzie, no proszę ja was. Aż taka różnica pomiędzy dwoma najwyższymi poziomami trudności? Masakra. Potężna różnica, naprawdę. Coś tam łazi, czy nie? A wybucha bardziej, może ktoś z kimś walczy. No, czujka obrywa, widzę. A! Szlak. Ty, co tam się dzieje? Ja chcę wiedzieć. Ty, no ludzie tam są rzeczywiście, z czujkami się łomotają. Pomagać, nie pomagać? Można pomóc. A to jest czujka czerwono oka. Potężniejsza, moi drodzy. No przecież ci pomagam, mordo. Aj, pudło. Nie ma za co. Dawaj nagrodę. Dawaj nagrodę. Skrzynia nagrody, dobrze. Kurde, no przydałby się taki tryb pomiędzy tymi dwoma najwyższymi. No dobra, no spoko, spoko. Podoba mi się, zróbmy sobie tu quick save'a. Może też dobrze, że takie szkolenie przeszedłem na wyższym. Teraz może będzie trochę prościej. Widokówka... Nie, widokówka mnie nie interesuje. Dobra, no to ja bym popolował sobie na tego niszczyciela właśnie. Jestem ciekaw, czym jest niszczyciel, moi drodzy. Znajdź Olina na wykopaliskach. Gdzieś są jeszcze niszczyciele? Tutaj są niszczyciele. To moglibyśmy... A tu co za quest? Tereny łowieckie, aha. No bo chciałbym zobaczyć, co to jest, czym to jest, z czym to się je, ale już w sumie mam 30 minut, ale niewiele się podziało w tym odcinku, bo tak naprawdę to się kurde nic nie podziało w tym odcinku. No ale chyba musimy być gotowi też na takie filmy. Dobra, przeniósłbym się tu, ominął wykopaliska, na których jest Olin i zobaczył, jak wygląda niszczyciel. Kurde, no niestety będą się zdarzać chyba przegadane odcinki. Ja będę się starał właśnie, jeśli będę czuł, że jest turbo przegadany, no to żeby trochę akcji jeszcze się działo, jakiegoś właśnie polowanka czy coś takiego. Ale no nie obiecuję, że zawsze to się uda. Dobra, jak pójdę tu prosto... Dobra, to ominie mi wykopaliska Olina. Dobra, super. A, bo to jest ten fort, z którego tą kobitkę tam odbiliśmy. No, więc trochę postaram się zwracać na to uwagę i jakoś to mieszać, że trochę polowania, trochę gadania, trochę walki i tak dalej. No, ale no czasami będą... O, to już? Nie, no to jest wielkogłów.
Ja bym je tu ominął trochę. Chociaż w sumie jak będę kucnięty i przejdę w takiej odległości, to one mi absolutnie nic nie zrobią. Jakie piękne to jest. Ja się niczym nie muszę... To jest niszczyciel? Nie wiem co to jest, nie widzę. Nie, to jest kłapak. To jest kłapak. Nie, do niszczyciela jeszcze daleko. To jest niszczyciel? Wygląda trochę jak piłoząb, no ale dobra. Zobaczymy. No jeszcze się może okazać, że ja nie mam sprzętu za bardzo na takiego niszczyciela, żeby go jakoś... Czy niszczyciel... Nie, dobra. Myślałem, że niszczyciel będzie jakąś odmianą kłapaka, ale nie. W sensie, że też taki, wiecie, aligatorowy trochę. No przecież ja już powinienem być stąd zauważany przez nie. One już powinny mnie niszczyć. Masakra, jaka jest różnica. Tak, teraz przez 5 odcinków będę mówił, masakra, jaka różnica między poziomami trudności. Masakra, ludzie, masakra. Dobra, w tamtym kierunku. No tak trochę naokoło, czemu po prostu nie przepłynąłem tutaj? Nie wiem, bałem się kłapaków po prostu, ale aż bym se teraz, kurde, wiecie? Opa. Krabosze, krabołazy wędrowne. O, a to co? Niszczyciel, jest! Jest niszczyciel. Podatność na ogień, no czyli taki bardziej dojebany piłoząb. Ale jak po prostu obserwował teren, genialnie to wyglądało. No to nie, to kraba zostawiamy na razie. Podatność widzę normalne, obrażenia. No dobra, niszczyciel mnie interesuje. Korpus. Na ogień, a reszta? Co to jest? Działko niszczyciela, fajnie by było to zdjąć. No i tutaj chyba, no właśnie, ogniwa. Czyli normalnie na wybuchanko. Dobra. To próbujemy. Dobra, spadło. No, jakbyś się jeszcze raz tak tyłem odwrócił. O, o, o. Nie wiem, czy trafiłem w ten kanister? Trafić może i trafiłem, ale one nie zawsze... Silniejsze maszyny niestety... tam coś dużego leży. Ej, to jego działko tam spadło. Dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, 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 dawaj. Dobra, gdzie jest ten niszczyciel? Tam. O, tu jest następny. Czy to ten sam? Nie, to ten sam? Nie, to jest inny. Ten jest chyba jakiś bardziej dojeb... To nie jest niszczyciel. To jest coś innego. To ma drony jakieś. Co to jest? To jest ten duży... Ja pierdolę, za co ja się wziąłem? Za co ja się wziąłem? A to jest co? To jest niszczyciel też normalnie? Tak. Ale to jest ten ranny już? Nie, to nie był ten ranny. Gdzie masz działko, mordo? Ja pierdolę, na co ja się tu porwałem? Dobra, schowajmy się. Gdzie to jego działko leży? Tutaj? Tak. Kurwa, no przecież to jest ten Grzmotoryj, czy kto to tam? Chryste. Przepraszam, no ja nie chciałem. Dobra, ja nie wiem, na co on jest podatny. On jest podatny na działko niszczyciela, to na pewno. No, niedobrze. Dobra, zostawiam go w spokoju. Przecież ja nic nie wiem o nim, no. Jakby mi się udało
dorwać do tego działka. O! Jakby mi się udało dorwać do tego działka, to jestem w stanie go tam jakoś porobić. Bo widzicie, pół żyćku już mu zabrałem. Ale no muszę się do niego dostać. Ja nie wierzę, no. Co ja tu odjebałem? Dobra, nie wejdę na górę chyba. Jak na złość, nie ma tu miejsca do wspinaczki. Dobra, no mnie zaraz straci z... Już mnie stracił, dobra, no to mogę teraz tam spróbować jakoś wejść, no nie wiem jak tylko. Strasznie mnie to denerwuje, że no nie można po takich... Można się wspinać tylko tam, gdzie jest ładnie zaznaczone na żółto, że można wejść. Dobra, jest to działko tutaj cały czas? Leży, dobra. Jaki on jest przeogromny, dobra. Ja bym skorzystał z chwili. Skoczył sobie w krzaki, żeby być niewykrywalnym i popatrzył, co on tu ma. No tu na odrywanie tych rzeczy ma podatności. Chociaż podejrzewam, że on będzie po trochu na wszystko może. Chociaż no, jednak nie. No i padł. No i padł kolejny. Oj, jeszcze coś tu za mną. O, czujka, dobra. Ja jebie. Na co ja się tu porwałem? Ale wygrałem! W życiu bym na najwyższym nie wygrał. Jakie to jest... ogromne. Zwój skażenia, porażenia, obrażenia. 42% obrażeń. Ale jak se kupię nowy łuk, ale będę zabijał. Wow. Wow. No dobra, to myślę, że taka rekompensata za przegadany odcinek może być, co? Co wy na to? Trofeum niszczyciela jedno, ale gdzieś tu drugie jeszcze powinno leżeć, tam. Dwa zabiłem. Jakie to jest wielkie! That's what she said. Dobra, bo mi się na moich ogromnych jajach już niewygodnie siedzi, moi drodzy. Na dzisiaj to tyle, dzięki za oglądanie i trzymajcie się, hej pa!